sobota, 20 listopada, Jagoda Rogatty. Dobry wieczór, zapraszam na zbliżenia, a w programie między innymi. Kolejny dzień z wysoką liczbą zakażeń. Najcięższe przypadki są przypadki niezaszczepione, no trzeba mówić wprost. Dziwię się tym młodym, którzy nie chcą się szczepić. Żołnierze z regionu na granicy polsko-białoruskiej. Przyjechaliśmy na granicę wraz z moimi kolegami sportowcami po to, aby wspomóc żołnierzy. Wysłaliśmy w ostatnim czasie moduł zadaniowy. Zakończenie festiwalu Energa Kamerimicz w Toruniu. To piękny festiwal poświęcony miłości do kina, miłości do tworzenia obrazu. W Bydgoszczy premiera filmu Muzyczna Wyspa. To jest o wielkiej miłości do Bydgoszczy. Znów wiele zachorowań na COVID-19 w kraju. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło blisko 23,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad 380 pacjentów zmarło. Sytuacja jest poważna. Nie milkną apele lekarzy o to, by się szczepić, także trzecią dawką. Przychodnia na osiedlu leśnym to kolejny punkt w Bydgoszczy, w którym można się zaszczepić przeciwko COVID-19. Postanowiliśmy wyjść do pacjentów, w kierunku pacjentów, zwłaszcza tych schorowanych. Tu jest bardzo dużo na osiedlu leśnym osób, które mają problemy z poruszaniem się, z przemieszczaniem się, z dotarciem do takiego punktu szczepień. Teraz szczepią się głównie osoby, które zdecydowały się na trzecią dawkę. To przeważnie seniorzy, którzy pierwszą i drugą dawkę preparatu przyjmowali na początku roku. No chciałbym pożyć trochę jeszcze, pożyć przede wszystkim, no i żeby innych nie zakażać. Szczególnie dziwię się tym młodym, którzy nie chcą się szczepić. Obserwuję to w autobusach, w tramwajach. Dużo bez masek jeździ. Jak tylko dowiedziałam się, że będzie tutaj właśnie to szczepienie, więc zdecydowałam się od razu. Pani gdzieś tutaj z osiedla leśnego? Tak, oczywiście. Osobom starszym często towarzyszą różne schorzenia. Tym bardziej powinny się szczepić, przekonują lekarze. Ilość tych powikłań jest tak minimalna w stosunku do efektów szczepienia. I odwrotnie do skutków zachorowania bez szczepienia. Że statystyki same za siebie mówią, że jak najbardziej szczepić się. Szczepionka nie chroni całkowicie przed zakażeniem, ale powoduje, że taka osoba przejdzie infekcję wirusem SARS-CoV-2 dużo łagodniej. Takie osoby o wiele rzadziej trafiają na oddziały covidowe. Około 30% pacjentów jest zaszczepionych, z tym, że przejście choroby przez tych pacjentów jest dużo lżejsze. To obserwujemy na co dzień i to jest, możemy to autorytatywnie potwierdzić. Niestety najcięższe przypadki są przypadki niezaszczepione, no trzeba mówić wprost. W województwie kujawsko-pomorskim zachorowały minionej doby 1384 osoby, zmarło 17 pacjentów. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Terytorialsi z regionu na granicy z Białorusią. Kolejni żołnierze z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady WOT mają wspomóc i odciążyć miejscowe służby. Od piątku w działania zaangażowani są także utytułowani sportowcy. Obozowisko pod Kuźnicą opustoszało, jednak sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest dalej napięta. To zdarzenie, do którego doszło w piątek. W okolicach Starzyny grupa migrantów obrzuciła polskie służby kamieniami. Zostały zniszczone dwa radiowozy. Dlatego tak ważna jest pomoc m.in. ze strony Wojsk Obrony Terytorialnej. Na miejsce dotarli już kolejni żołnierze z regionu. Zwiększyliśmy naszą liczebność na granicy, bo wysłaliśmy w ostatnim czasie moduł zadaniowy, który ma za zadanie odciążyć żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i wspomóc ich w rejonie przygranicznym. Jego zadaniami jest patrolowanie terenu i praca służba na posterunkach kontrolnych. Żołnierze WOT dalej pozostają także w 24-godzinnym systemie gotowości, by w razie potrzeby w trybie natychmiastowym stawić się w jednostce. Od piątku przy granicy są również żołnierze sportowcy. Przyjechaliśmy na granicę wraz z moimi kolegami sportowcami po to, aby wspomóc żołnierzy, którzy bronią naszych granic. My jako sportowcy chcieliśmy dołożyć do tego swoją cegiełkę, bo chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że nie tylko jesteśmy sportowcami, ale przede wszystkim jesteśmy żołnierzami. W gotowości są także inni lekkoatleci. Jeżeli będzie taka decyzja z góry, to oczywiście będę do tego zobowiązana i będę udzielać pomoc na granicy. Tak.
Jak przekazała Straż Graniczna, ostatniej doby doszło do 195 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W związku z trudną sytuacją geopolityczną premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o tym, by w krajach unijnych odbyć serię spotkań. Pierwsze wizyty zaplanowane są na Litwie, Łotwie i w Estonii. To, że reżim białoruski posiłkując się migrantami działa świadomie, nie trzeba co do tego nikogo przekonywać. To, że są różne diagnozy, różne oceny tej sytuacji w różnych częściach świata, to świadczy tym bardziej o międzynarodowym wymiarze tego konfliktu. Tym, którzy są zaangażowani w działania na granicy, swoje wsparcie nadal można okazać poprzez akcję Murem za polskim mundurem. We wtorek życzenia dla żołnierzy będą zbierane w szkole podstawowej w gminie Książki. Będziemy odbierali kartki od dzieci, które właśnie rysują te kartki dla żołnierzy jako element wsparcia ich tam na miejscu. Jestem pewien, że żołnierzom zrobi się miło. Te kartki zostaną przekazane jeszcze w listopadzie bezpośrednio żołnierzom, którzy służą na granicy. Kartki dla żołnierzy można zostawiać także we wszystkich oddziałach Poczty Polskiej. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Coroczne święto kina dobiega końca. W Toruniu trwa finałowa gala 29. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerimicz. Relacja Marty Jastrzębskiej. Ten temat już za chwilę, ale my pozostajemy w klimatach filmowych, tym razem w regionalnej odsłonie. Muzyczna Wyspa to opowieść o wielkiej miłości do miasta, w którym pierwsze skrzypce gra muzyka. Dokument wyprodukowany przez TVP 3 Bydgoszcz premierowo na naszej antenie już jutro o godzinie 19:35. To jedna z wizytówek Bydgoszczy. Spacerując po dzielnicy muzycznej, warto zatrzymać się i wsłuchać w dźwięki fortepianu. To studenci Akademii Muzycznej, którzy czasem godzinami uderzają w klawisze, dążąc do perfekcji. Między innymi o nich opowiada film dokumentalny Muzyczna Wyspa. To opowieść o mieście, o ludziach i o muzyce. Ten film jest ambasadorem Bydgoszczy. No, Bydgoszcz jest znana na całym świecie właśnie z muzyki i z medycyny. Tutaj jest bardzo pokazana ta muzyka w sposób wyjątkowy, artystyczny. Reżyserami filmu są Mirosław Basaj i Teresa Kudyba. Twórcy przyznają, że w Bydgoszczy można się zakochać. W filmie jest Bydgoszcz takie bardzo ładne, chyba na końcu jest powiedzenie, że Bydgoszcz muzycznie jest porównywalna przez twórców, którzy występują w tym filmie, do Nowego Jorku, do Londynu, do Barcelony. To jest piękne. Jest to miejsce w jakiś sposób czarodziejskie, które powoduje, że tutaj dobrze czują się ci, którzy tworzą muzykę, sztukę. Dla muzyka życie w Bydgoszczy jest jak wygranie losu na loterii, mówi jeden z bohaterów filmu, kompozytor i pianista Krzysztof Herdzin. O muzyce i o Bydgoszczy opowiadają także m.in. wokalistka Ania Rusowicz, wokalista i pianista Krzysztof Iwaneczko, rektor Akademii Muzycznej profesor Elżbieta Wtorkowska i muzyk Marcin Pawłowski-Pawbic. Producentem dokumentu jest oddział TVP 3 Bydgoszcz. TVP chce się bardzo mocno włączyć w ten rozwój, chcemy pielęgnować muzyczną Bydgoszcz, tą muzyczną piękną wyspę, w której jak gdyby mamy swoją siedzibę, w której mieszkamy, żyjemy, pracujemy. Szczególnie świetne to może być, by pokazać ludziom, którzy mają wrażenia, pamiętając Bydgoszcz czasów PRL-u, też tą taką brudną, trochę brzydką, to ten film pod każdym względem przełamuje. Przedpremierowy pokaz filmu odbył się w piątkowy wieczór w bydgoskiej fabryce Lloyda. Film emocjonalnie oddaje ducha artystycznego miasta. Wielokierunkowość, wieloobszarowość, dużo zmysłów muzycznych i kulturalnych. Premiera Muzycznej Wyspy w najbliższą niedzielę o godzinie 19:35 na antenie TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Przed nami kolejne tematy. Groźny pożar w Bydgoszczy. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Mońskiego. Po nocnym pożarze kamienica przy ulicy Kwiatowej w Bydgoszczy nie nadaje się do użytkowania.
12 osób, które zostały ewakuowane, nie może wrócić do swoich mieszkań. 3 skorzystały z lokali zastępczych, 9 z pomocy rodziny. Jak już się nagrzało, jak się rozpaliło, nie? To szyby wyleciały. Pana mieszkanie jak wygląda? No tak jak widać. To jest to, tak? No. I co się spaliło? Co się zniszczyło? No tam podłogi, bo to łazili i wodę lali przecież. Pożar wybuchł w kuchni mieszkania na parterze budynku. Zadymienie było tak duże, że strażacy musieli ewakuować całą kamienicę, łącznie 12 osób. Nikt nie ucierpiał, ale budynek nie nadaje się do użytku. Ewakuowani na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Część z nich skorzystała z pomocy rodziny, inni znaleźli schronienie w hostelu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej. Pobudka to hasło drugiego forum młodych diecezji bydgoskiej. Uczestnicy z całego regionu zachęcają do przerwania pandemicznego letargu i działania. Wydarzenie zorganizowano w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy. Coś dla ducha i coś dla ciała. Oprócz modlitwy młodzi uczestniczą w prelekcjach oraz warsztatach. Tematyka, która wypłynęła od ludzi młodych. Samo prowadzenie warsztatów przez specjalistów, psychologów, pedagogów. To są właśnie tematy o komunikacji, o rodzinie, o sensie życia. W czym nasi specjaliści mogą jak najbardziej pomóc młodym ludziom. Hasło tegorocznego forum nawiązuje do fragmentu Pisma Świętego, które było orędziem papieża Franciszka na Światowy Dzień Młodzieży. Wstań, ustanawiam cię świadkiem tego, co zobaczyłeś. Chodzi o to, by pobudzić i zmobilizować młodych do działania po trudnym czasie związanym z pandemią. Najważniejsze w tym wszystkim jest usłyszenie młodych, wsłuchanie się w to, co oni mają do powiedzenia zarówno w wymiarze duszpasterstwa w kościele, jak i tego, czym żyją. A dla wielu wiara to ważna część życia, bez której, jak sami przyznają, trudno byłoby szczególnie dziś funkcjonować. Myślę, że młodzi ludzie potrzebują wiary, by funkcjonować i takiego właśnie wsparcia i wspólnoty. Codziennie czuję się kochana przez Pana Boga i czuję, że mam do kogo się zwrócić z potrzebą, z problemem. Całe życie mam przyjaciela, który jest zawsze blisko mnie. Wiara jest dla mnie naprawdę wszystkim. Jest dla mnie taką ostoją, takim czymś, co mnie umacnia. I to naprawdę daje każdego dnia, daje taką motywację do wstania z łóżka, właśnie do tej pobudki rano i do różnych wyzwań, które nam daje życie. Po to chciałam tu przyjechać, aby udoskonalić swoją wiarę. Też działam czy nie w naszej szkole, czy w mojej parafii. Dlatego cały czas mam takie pragnienie wewnętrzne, żeby było też po mnie to widać, że jestem dzieckiem Pana Boga. Forum zakończy się w niedzielę. Tego dnia zaplanowane są katechezy w Wyższym Seminarium Duchownym w Bydgoszczy. Zwieńczeniem będzie msza święta w katedrze pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Karolina Kania, TVP3 Bydgoszcz. Ponad 100 zawodników sprawdzało swoje siły w biegu imienia Bernarda Bzdawki. Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach, 12 i 21 kilometrów. Trasa prowadziła przez las w Kowalewku w gminie Kcynia. Najszybsi biegacze zostali nagrodzeni. Bardzo dobre warunki, trasa bardzo dobrze oznaczona. Trasa fajna, wymagająca, szczególnie w drodze powrotnej. Ale bardzo fajnie, bardzo się podobało. 12 kilometrów, troszeczkę tam chyba więcej, ale trasa bardzo urozmaicona. Nie ukrywam, że to podbiegi też tam zrobiły swoje, ale widoki były bardzo, bardzo piękne i no i sama idea, coś wspaniałego. Podporucznik Bernard Bzdawka to był cichociemny, żołnierz podziemia niepodległościowego, żołnierz Armii Krajowej, żołnierz września 1939, także bardzo związany właśnie z naszym regionem. Urodził się w Orlinku niedaleko Mroczy, w okresie międzywojennym mieszkał w Nakle nad Notecią, także no myślę, że no jest to godna postać, którą należy upamiętnić. Pomysł zrodził się 3 lata temu dla uczczenia pamięci cichociemnych spod ochroniarzy Armii Krajowej. Z racji tego, że nasza jednostka ratownictwa specjalnego nosi imię 27. Wojskowej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie również byli cichociemni spadochroniarze, uważamy, że jest to świetna forma uczczenia pamięci historycznej o naszych bohaterach narodowych, jak również wpajania historii młodym ludziom poprzez w dzisiejszych czasach, myślę, mało modną historię, poprzez aktywność fizyczną.
Wracamy teraz do tematu corocznego Święta Kina, które niestety dobiega końca. W Toruniu trwa bowiem finałowa gala 29. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerimicz. Przez cały tydzień relacjonowaliśmy dla Państwa ten festiwal, a teraz w zbliżeniach relacja Marty Jastrzębskiej. Bardzo bym chciała Państwu przekazać te informacje, w czyje ręce wskoczyły złote, srebrne i brązowe żaby. No ale gala finałowa Energa Kamerimicz 2021 trwa 4 godziny. I te najważniejsze nagrody zostawiono na sam koniec. To co wiemy na ten moment, to że nagrodę publiczności dostał film Come On, Come On. Reżyserem jest Mike Mills. To jest taka opowieść o dziennikarzu, który ze swoim siostrzeńcem wyrusza w podróż. Taką bardzo filozoficzną. Reżyser pokazuje w piękny sposób, jaka jest różnica między światem dzieci a światem dorosłych. Dobra informacja jest też taka, że wręczono nagrody Złote Kijanki dla etiud studenckich i tutaj właśnie tę główną nagrodę otrzymał polski zespół z Warszawskiej Szkoły Filmowej za film Skowyt. Jest to nagroda dla Bartosza Brzezińskiego. 231 filmów przez ostatni tydzień zostało zaprezentowanych. W 11 kategoriach rywalizują twórcy. Są to m.in. filmy polskie, fabularne, dokumentalne. Jest także nagroda za najlepszy debiut operatorski czy reżyserski. Właśnie operatorów podczas tego festiwalu szczególnie się tutaj docenia. To ci twórcy kadrów filmowych tworzą kino i właśnie tu głównie uwaga na nich jest skierowana. Natomiast można też spotkać wielu reżyserów i aktorów, których znamy z wielkiego ekranu. It's very nice to come back here. Bardzo miło jest tu wrócić. Świetnie się tu bawiliśmy, gdy przyjechaliśmy z Morderstwem w Orient Expressie, a teraz jesteśmy bardzo dumni prezentując Belfast. Jestem bardzo zadowolony. Miałem już szansę porozmawiać z Denisem Villeneuve, który z Dune zrobił prawdziwe dzieło, i z Gregiem Fraserem, który zrobił świetne zdjęcia. Jestem bardzo dumny z pracy mojego kolegi Harrisa nad naszym filmem. Miło jest być w takim towarzystwie i cieszyć się filmami. Nagrodą jest dla mnie przyjazd do Polski i to, że moje filmy ogląda polska publiczność. To jest ta prawdziwa nagroda. That's the real prize. Reflektory skierowane są jednak nie tylko na gwiazdy filmowe, także na tych, którzy decydują o przyszłości festiwalu Energa Kamerimicz. Podczas spotkania wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński mówił o planach związanych z budową europejskiego centrum właśnie dla Kamerimicz. To jest festiwal, który z jednej strony jest największym polskim festiwalem i najbardziej znanym czy uznanym na świecie. No to co do tego wszyscy się zgadzają. I to jest taka marka, w którą po prostu warto było inwestować. A z drugiej strony jest to festiwal, który faktycznie no, zmieniał często swoje miejsca organizacji i występował już w różnych miejscach. Zaczynał w Toruniu, później była Łódź, Bydgoszcz, teraz znowu Toruń. Więc warto było zainwestować w to, żeby powstała poważna instytucja, która będzie domem dla festiwalu Kamerimicz. W 2025 roku wszystko więc wskazuje, że goście i gwiazdy zostaną powitani w nowym Europejskim Centrum Filmowym Kamerimicz. Natomiast dziś w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu trwa gala finałowa Energa Kamerimicz 2021. No i czekamy na szczęśliwe zakończenie i napisy końcowe. I na nazwiska zwycięzców. Te prawdopodobnie poznamy już w wieczornym wydaniu zbliżenia. Teraz sport i Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. W 12. kolejce Energa Basket Ligi twarde pierniki podejmują Anwil Włocławek. Do przerwy Torunianie prowadzili 41-37. Spotkanie trwa. W Energa Basket Lidze Kobiet polskie przetwory Basket 25 Bydgoszcz wygrał z polską strefą inwestycji Eneo Gorzów 80-70. A zaplanowany na dziś mecz pomiędzy Eneo AZS Politechnika Poznań a Energą Toruń został odwołany. W toruńskim zespole stwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem. Nowego terminu jeszcze nie ustalono. W grupie pierwszej siatkarskiej drugiej ligi lider Anioły Toruń podejmował wicelidera KPS Stal Pro Joker Powiat Pilski. Gospodarze wygrali do zera i pozostali jedyną niepokonaną drużyną tych rozgrywek. Siatkarze Aniołów pokonali rywali bez straty seta, ale nie był to mecz jednostronny. W pierwszej partii gospodarze byli lepsi minimalnie 25-23, a drugą wygrali do 22.
Największą przewagę mieli w trzecim secie. Prowadzili 11-3, a potem 17-5 i chociaż gościom udało się znacząco zmniejszyć stratę, Torunianie wygrali pewnie 25-21. Anioły Toruń, Stal Pro Joker Powiat Pilski 3-0. Więcej sportu w serwisie po wieczornym wydaniu. Zbliżeń, do zobaczenia. Do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze troszkę czasu, ale bydgoski jarmark świąteczny został już otwarty. Kilkudziesięciu wystawców zaprasza na swoje stoiska z rękodziełem i gastronomią. Stragany i atrakcje znajdują się na Placu Teatralnym, Moście Staromiejskim, ulicy Mostowej i na Starym Rynku. Jarmark można odwiedzać do 22 grudnia. 3, 2, 1. To oficjalny początek sezonu świątecznego w Bydgoszczy i otwarcie jarmarku. Przez najbliższe tygodnie mieszkańcy będą mogli spróbować świątecznych potraw. Organizatorzy wydarzenia przygotowali bogatą ofertę gastronomiczną. Są też stoiska z rękodziełem. Podczas jarmarku swoje wyroby zaprezentuje ponad 70 wystawców z regionu, kraju, a także z Niemiec, Francji czy Holandii. Są i atrakcje dla dzieci. Zimowe wesołe miasteczka, a w nim m.in. Pałac Luster czy Młyńskie Koło. Jarmark będą umilać występy artystów. No ale ciekawe, czy pogoda sprzyjać będzie spędzaniu czasu na jarmarku. Dagmara Moronowska. Dzień dobry. Dzisiejszy dzień przyniósł nam niestety pochmurną, nieprzyjemną pogodę. I chociaż bardzo chciałabym powiedzieć Państwu, że będzie lepiej, to niestety w ciągu tych najbliższych godzin nie ma szans na poprawę pogody, gdyż w naszym regionie pogodą zawładnął układ niżowy, a wraz z nim chłodny front atmosferyczny, który zarówno w nocy, jak i jutro w ciągu dnia będzie przynosił nam chmury i przelotne opady deszczu na przemian z mrzawką. Jutro na termometrach maksymalnie 8-9 stopni, ale niestety jutro powieje także silny, momentami porywisty wiatr, który sprawi, że odczuwalna temperatura będzie znacznie niższa. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Człowiek z sercem na dłoni, kochający ojciec, wrażliwy na potrzeby innych. 17 listopada w wieku 70 lat zmarł Andrzej Młyński, wieloletni bydgoski radny Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentował okręg wyborczy nr 3, obejmujący m.in. Nowy Fordon i osiedle tatrzańskie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na bydgoskim cmentarzu parafialnym świętego Mikołaja w Fordonie. Gdybym miał sobie zrobić w głowie taką prywatną listę najbardziej przyzwoitych ludzi, jakich spotkałem w swojej działalności społecznej, no, to świętej pamięci Andrzej byłby na pierwszym miejscu. To był niezwykle wrażliwy, spokojny, dobry człowiek, niezwykle zaangażowany w sprawy społeczne, zaangażowany w sprawy Fordonu, ale też tych wszystkich środowisk, z których funkcjonował, czy środowisko kolejarskie. Przyszedłem go dzisiaj pożegnać w wielkim smutku, bo naprawdę niewielu jest takich ludzi. Jest strasznie żal, bo chciałoby się po prostu jeszcze z nim porozmawiać. No, a dzisiaj można go już tylko pożegnać. Andrzeja będę pamiętał za wyjątkową skromność. Był to człowiek o wyjątkowej skromności, pracowitości, uczciwości. Miałem przyjemność być kolegą z nim w Radzie Miasta Bydgoszczy. Zawsze mogę na niego liczyć. Człowiek o dużej wiedzy, ale też, tak jak powiedziałem, skromność i jeszcze raz skromność. I za to Andrzeja zawsze podziwiałem i takiego będę w sercu nosić. Niezwykle dobry człowiek, oddany wobec spraw publicznych, ale bardzo życzliwy wszystkim ludziom. Ja właściwie nie słyszałem, żeby o kimś Andrzej źle mówił. To naprawdę niezwykła postać, bardzo pozytywna, myślę powszechnie szanowana i lubiana, bardzo skromny też człowiek. O tej porze to wszystko. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21:30. Zapraszam. Do zobaczenia.